Jak być elegancką kobietą? W subtelny sposób podkreślaj swoją kobiecość. Mniej znaczy więcej. Jeśli chcemy już coś wyeksponować, skupmy się na jednym elemencie. Czyli wybieramy albo dekolt, albo plecy, ramiona. Ma to być jeden element, tak żeby to wyglądało estetycznie i subtelnie. Proporcja jest wtedy zachowana, mamy tą elegancję w sobie. I chcemy, żeby wszystko było na zewnątrz, żeby wszystko było pokazane. Zainwestuj w neutralne kolory, dzięki czemu będziesz mogła łączyć je w sposób monochromatyczny, a także uzyskasz ten właśnie elegancki look. Neutralne kolory, czyli te, o których wspominałam w poprzednim filmiku, takie jak biel, beż, czerń i odcienie szarego. Przypominam, że ważne jest, aby w stylizacji łączyć maksymalnie 3 kolory. 3, powtarzam, 3, nie więcej, bo wtedy nasz look będzie niespójny i troszeczkę nie będziemy wiedziały, co się w nim dzieje. Ale wiadomo też, że eleganckie kobiety bardzo często ubierają się w tylko jednym kolorze. To ubiór wtedy monochromatyczny, który wygląda bardzo elegancko i bardzo spójnie. Im bardziej klasycznie, tym bardziej elegancko. Jeśli ubierzemy na przykład zwykłe dżinsy, biały t-shirt, do tego czarną marynarkę, i zwykłe białe snakersy, czy jakiekolwiek szpilki, od razu wyglądamy elegancko, mimo że to są podstawy, które powinna mieć tak naprawdę każda z nas w swojej szafie. Wyglądamy wtedy bardzo czysto, mamy w sobie tą właśnie klasę. Przechodząc do biżuterii, chciałabym wspomnieć o tym, że im bardziej biżuteria jest subtelna, tym bardziej elegancka. Najlepiej postawić na 2 elementy, które będą spójne z naszą stylizacją. Na przykład jeśli mamy wyeksponowany dekolt, dodałabym delikatny naszyjnik i ewentualnie może jakąś bransoletkę. Jeśli mamy tutaj ten dekolt gdzieś tam przykryty, to bardziej skupiłabym się na dodatkach przy dłoni. Chodzi o to, żebyśmy nie były za bardzo obwieszone, ale mimo wszystko, żeby ta biżuteria była, bo ona bardzo dużo nam dodaje. Paznokcie. Paznokcie są bardzo ważnym elementem eleganckiej kobiety, która zawsze ma zadbane paznokcie. Jest to coś, co każda z nas powinna pielęgnować, ale co Wam chciałam najważniejszego na ten temat powiedzieć, to jest właśnie to, żeby paznokcie były najlepiej w kolorze neutralnym, czyli jakieś beże, mleczne paznokcie, ewentualnie polecam właśnie kolor czerwieni, różne kolory czerwieni. Ja mam obecnie takie mocno bordowe. Pamiętajcie też, aby one nie były za długie. Krótkie paznokcie, bardzo króciutkie są wręcz po prostu bardzo urocze i bardzo estetyczne, ale średniej długości myślę, że są jeszcze akceptowane i jak najbardziej w porządku. Więc jeszcze się chyba zaliczę. Makijaż, ale makijaż, który jest zadbany i estetyczny. Nasz wizerunek fizyczny, chcąc, nie chcąc, jest bardzo ważny, tak więc zadbajmy o to, żeby pierwsze wrażenia, które wywołujemy u ludzi, były jak najbardziej pozytywne. Nie chodzi mi tutaj o piękno, tylko chodzi mi tutaj o po prostu dbanie o siebie, pielęgnację, żebyśmy były zawsze zadbane, czyste, świeże i po prostu miały tą taką estetykę w sobie, bo to jest bardzo ważne i tak naprawdę o to może zadbać każda kobieta, która chce. Więc proszę, upewnij się, że Twój makijaż jest świeży i podkreślający Twoje atrybuty w sposób subtelny. No dobra, makijaż makijażem, ale tak naprawdę nie będziemy mieć estetycznego i ładnego makijażu, kiedy co? Kiedy nie mamy zadbanej cery! Więc zadbaj o swoją codzienną pielęgnację skóry, tak aby w dni, w którym nie masz na sobie makijażu, Twoja skóra dalej była olśniewająca, świeża, czysta i po prostu pełna blasku. A w jaki sposób o to zadbać? Otóż systematyczność jest kluczem. Róbcie swoją pielęgnację twarzy 2 razy dziennie, systematycznie. Ja wiem, że czasami jest ciężko, kiedy się siedzi wieczorem, ogląda serial i trzeba wstać, zmyć makijaż, umyć twarz, nałożyć krem. Wiem, ale naprawdę róbcie to, bo będą efekty niesamowite i właśnie ta systematyczność jest najważniejsza. A także zadbajcie o dobrą dietę i odpowiednie nawodnienie organizmu, a jeśli Wam to nie wystarcza, to naprawdę polecam wizytę u dermatologa. Trzymam za Was kciuki. Perfumy. Znajdź dobre perfumy, za którymi ludzie będą się odwracać za Tobą na ulicy i będą Cię zaczepiać, żeby zapytać, czym tak pięknie pachniesz. Tutaj dodam Wam zdjęcia perfum, których ja używam. Pokażę Wam też perfumy, którymi się psikam na co dzień i naprawdę za każdym razem, jak się nimi popsikam, każdy mnie zaczepia i pyta,
czym tak pięknie pachnę. Są to perfumy arabskie, ja tutaj Wam zaraz gdzieś tam napiszę, jak one się nazywają. Są moje dwie sekretne perełki, których no trochę nie chcę zdradzać, no ale dobra, już pokazałam. Pachną niesamowicie, po prostu zapach jest przecudowny. Oba są bardzo długotrwałe i naprawdę szczerze Wam polecam. Ale jeszcze, o których perfumach Wam chciałam wspomnieć. Ostatnio dostałam w prezencie próbkę. Perfum z YSL, to jest ta Libre. One pachną nieziemsko. Naprawdę pachną nieziemsko. Jak ja się nimi popsikałam, a naprawdę używam już ich naprawdę dużo. Zobaczcie, jak jeszcze mam tutaj sporo. Ale dobra, popsikałam się nimi i nie dość, że pachniałam cały dzień czułam te perfumy i jeszcze cały dzień Mieszko mówił: ale pachniesz. O Boże, jak pięknie pachniesz. Zawiał wiatr i o Jezu, czuję twój zapach. Bardzo udana próbka. Pewno będę szukała tych perfum właśnie w większej butelce, żeby je kupić. Ale tak naprawdę też wiem, że nie musimy kupować tak drogich perfum, bo wiem, że jest masa zamienników na internecie właśnie tych wszystkich słynnych marek. Naprawdę możecie każde perfumy dostać w bardzo dobrej cenie, jeśli tylko poszukacie. Na pewno nie polecam Wam kupować w drogeriach stacjonarnie, bo jest tam o wiele drożej niż na internecie, więc ja zawsze perfumy kupuję na internecie. Zadbajcie o swoje włosy. Znajdźcie fryzurę, która będzie idealnie pasować do Waszej urody. Ja bardzo długo męczyłam się ze znalezieniem swojej. Jest to bardzo, bardzo ważny element, bo włosy są tak naprawdę jednym z najważniejszych atrybutów kobiety. Zadbaj o codzienne ułożenie włosów, tak aby było ono schludne, czyste i świeże. Czy to będą rozpuszczone włosy z falami, czy kok, czy jakaś kitka, warkocz, to już jest do Waszego wyboru. Dla mnie bardzo elegancką fryzurą jest kok, niski kok. Myślę, że wygląda on bardzo estetycznie, bardzo czysto i przede wszystkim bardzo elegancko. Pracuj nad swoją postawą. Bycie elegancką to nie tylko ubiór i wygląd zewnętrzny, ale także i Twoje zachowanie i postawa. Poruszaj się z pewnością siebie, ale nie z arogancją. Nie mylimy tego, trzeba to rozdzielić. Tu jest pewność siebie, tu jest arogancja. Wybieramy to. Zawsze zostawię po sobie miłe, dobre i ciepłe wrażenie. Tak, aby ludzie odbierali Cię jako bardzo dobrą i pozytywną osobę. Wyprostuj się, miej lekko uniesiony podbródek, ale też nie za wysoko. Pamiętaj o tym, abyś zawsze utrzymywała kontakt wzrokowy z odbiorcą. Nigdy, nigdy, nigdy nie chowaj głowy na dół, nie rozglądaj się na boki. Prosto, prosto patrzymy w oczy. Wtedy wyglądamy na pewne siebie osoby, z którymi można swobodnie o wszystkim porozmawiać. Naucz się także poprawnie chodzić w szpilkach. To, w jaki sposób się poruszamy, ma bardzo ogromne znaczenie, więc czuj się pewnie, nawet wtedy, gdy do końca tak się nie czujesz. Jeśli będziesz pewna siebie, inni będą postrzegać Cię w taki sam sposób. Będą Cię odbierać jako kobietę silną, niezależną, która ma zaufanie do siebie, która siebie zna. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że poradnik był przydatny oraz mam nadzieję, że wykorzystacie chociaż kilka moich rad, prowadzicie je w swoje życie codzienne, będąc właśnie elegancką kobietą. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!